Cześć, jestem Efren, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Pet Battles i tym razem jesteśmy, jak widzicie, w Argent Tournament Grounds, a konkretnie w Ice Crown. No i tutaj na nas czeka ten Grand Master Payne. I tak, co on dla nas tutaj będzie miał? Jakiegoś mamy Big Master, jakiś roboptak, to jakaś roślinka, Bloom i tutaj niedźwiedź, to jest Beast Grizzle. No dobra, zobaczymy w tym razie, na razie w tym ustawieniu, co mam. O właśnie, tylko czy mam pety zdrowe. Tak, wszystkie są w pełni zdrowia, więc możemy zaczynać. Zobaczymy sobie. Fioletowe są, fiu, fiu, fiu. I mamy tak, ten to jest Beast oczywiście, to jest Mechanical. Na niego byłby dobry Elemental, bo widzę, jego wszystkie ataki byłyby słabe przeciwko mnie. A to jest Elemental Bloom. No dobra, no to co, ten tutaj widzę, nic mi specjalnego nie zrobi, a jemu również za bardzo nie. Tutaj tak, mamy to dobra przeciwko Krytero. No nic, dobra, to w takim razie Haul. I spróbujemy go po prostu z Barrow uderzyć, mam nadzieję, że nie zmieni peta akurat. To fajnie by to się to skończyło. O właśnie, zmisował. O, to mi się podobało, to był piękny hit. Co, to chcę leczyć go? Tak, dodawałbym mu HP, no ale za późno. I teraz tak, o! On ma wszystkie ataki przeciwko mnie wyjątkowo słabe, no to zostanę z tym petem na razie. 110, dobra. A jego trochę potłukę normalnie, podejrzewam, że teraz powinienem z jakichś 500-600 walnąć. 627 na week, normalnie by za 600 rąbnął. Dobra, jeszcze raz, abym go trafił dobrze. I będzie po walce. No nie do końca. Dobra, to teraz tak. Ten nie będzie dobry. W takim razie pajączek. Tutaj już dużo z nim nawet nie trzeba zrobić. Wystarczy trucizną go opluć. Koniec. Chociaż nie, to jest mechaniczne, więc oczywiście musiał stać. A jak żeby inaczej. Dobra, ale ma dota, założę mu drugiego i już powinno ci o sprawie teraz po jego ataku. Co? Skurczy syn, no. A myślałem, że taką przewagę będę miał. Dobra, będzie walka, powiedzmy, że wyrównana. Cios za cios. O, to było dobrze zrobione. Tylko, że dużo obrażeń zaraz zostanie. No właśnie. To jest niedobrze, to jest niedobrze. A ten się jeszcze leczy. Dobra, myślę, że ten atak. I teraz będzie po sprawie. Zobaczymy. Search of Power. Tak jest. I zobaczcie, to jest Grand Master. Puje, mamy jeszcze achievement. Który ginie w pierwszym podejściu. No i co nam daje? Daje nam Sack of Pet Supplies oczywiście. Tu mamy Daily Questa na niego, ale my kontynuujemy naszą misję, czyli będziemy musieli się udać do Audrey, znowu w Stormwind, która da nam teraz zlecenie na Pandarię. Czyli fajnie to się rozwija, zobaczę co jeszcze w torbie mam. To jakieś tam duperelki do sprzedania, niepotrzebne. Dobra, w takim razie ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!